Cześć wszystkim, Bitcoin rośnie jak na drożdżach, a to wszystko po wynikach inflacji w Stanach Zjednoczonych, ponieważ inflacja miesięczna wyniosła tylko 0,3% względem czterech prognozowanych. To poskutkowało natychmiastowym spadkiem indeksu dolara, jak również wzrostem w wycenie Bitcoina. Na tym materiale pokażę Wam, w jaki sposób zautomatyzować działania, abyście w momencie następnych odczytów danych mogli kupić Bitcoina, zanim rozpoczną się masywne wzrosty. To jest kanał Julian Crypto i to nie są porady inwestycyjne. A przez ostatnie dni ponad 4000, zyskał również token GameStop. A to po tym, jak Roaring Kitty powrócił na Twitter, czyli Keith Gill, internetowy twórca odpowiedzialny za pompę akcji firmy GameStop, w trakcie której fundusze hedgingowe straciły miliardy dolarów, obstawiając shorty tych akcji, w momencie, gdy ulica motywowana właśnie przez Roaring Kitty, czyli Keith Gilla, kupowała akcje firmy GameStop, bez opamiętania, nie patrząc na ich wycenę. I przypomnę, że na podstawie tamtej sytuacji powstał również film Dump Money, który Dokładnie opisuje, co wtedy się wydarzyło. Także po powrocie Roaring Kitty na Twitter o godzinie 2.13 maja cena tokena GME zyskała ponad 4300%, a wystrzał pojawił się dosłownie w następnej minucie. Choć od wczoraj cena tokena GME już zdążyła odreagować połowę z nich. Jak pamiętając, co działo się w roku 2021, shortowanie tego może być bardzo niebezpieczne. Wydawałoby się, że gdy Bitcoin rośnie, powinny również rosnąć wszystkie altcoiny, a tutaj okazuje się, że wcale tak nie jest. Na przykład token Pepe od czasu wzrostów Bitcoina stracił do dolara ponad 12%. I być może to jest dobry czas, aby zainteresować się, na przykład takimi tokenami, o ile oczywiście Bitcoin będzie utrzymywać swoją pozycję. I oczywiście pamiętajcie, to nie są porady inwestycyjne dla was. Tylko moje prywatne przemyślenia, a co wy z tym zrobicie, to zawsze analizujcie po swojemu. Dlaczego? Ponieważ ja analizuję rynek codziennie, patrząc na wiele różnych rodzajów danych, a jeżeli wy kiedyś usłyszycie ode mnie jakąś myśl, to zawsze nakładajcie na to swoje własne filtry, bo każdy gra na swoim własnym kapitale i w swoim własnym przedziale czasowym. W ostatnich godzinach, gdy Bitcoin podbił do 65, nawet 6 tysięcy dolarów, na nowo pojawiły się pozytywne emocje na rynkach typu futures, co jesteśmy w stanie obserwować na podstawie metryki FR, czyli Funding Rates. Dodatkowo wzmożone zakupy na giełdzie Binance korelowały z lokalnym szczytem Bitcoina. Jak wejdziemy na max order book, to zauważymy, że na chwilę obecną rynek jest spokojny, tutaj nie ma takiego zagrożenia dla ceny. Dlaczego? Ponieważ widzimy, że i po lewej, i po prawej stronie Max Order Booka zlecenia zakupowo-sprzedażowe są wystawione w miarę równomiernie. Nawet w dniu wczorajszym dodatkowo zostały wypłacone z giełd spotowych około 14 tysięcy bitcoinów, czyli spadła podaż bitcoinów na giełdach spotowych o ponad 2%. To jest właśnie ten ogromny odpływ. I zwróćcie uwagę, ten odpływ nastąpił tuż przed wzrostem ceny Bitcoina. Co prawda takich odpływów wcześniej mieliśmy całą masę, nie każdy poprzedzał nagłe wzrosty Bitcoina, ale jednak długoterminowo to, że Bitcoiny są wyciągane z giełd, świadczy to o spadku płynności, a spadek płynności może prowadzić do szoku podażowego, czyli innymi słowy do bardzo dużych wzrostów cen. Oczywiście wzrosty ceny bitcoina nie są jednoznaczne. Niektórzy twierdzą, że będą na 100%, inni, że będą spadki na 100%. W długim terminie, moim zdaniem, wzrosty bitcoina są praktycznie nieuniknione. To jednak w krótkim i średnim terminie. Możemy zastanowić się, jak ta cena będzie się poruszać. zwróćcie uwagę, ja tę żółtą linię wyrysowałem 7 miesięcy temu. Na chwilę obecną poruszamy się zgodnie z tą linią, ale 7 miesięcy temu wyrysowałem również dalszy ciąg tej linii, który wskazywał na długi trend spadkowy po tak dynamicznych wzrostach. Czy tak będzie się działo? Oczywiście to zależy między innymi od tego, jak długo na przykład Rezerwa Federalna będzie utrzymywać wysoki poziom stóp. Procentowych. Przypomnijmy rok 2019, kiedy stopy procentowe zaczęły być w końcu obniżane. To był czas, kiedy Bitcoin nie wzrastał, tylko po swoich dynamicznych wzrostach miał długi, roczny czas spadkowy. Czy tak będzie i tym razem? Oczywiście tego nie wiemy, możemy tylko spekulować. Ja oczywiście bitcoina nieustannie dokupuję i tego Wam również życzę, żebyście także dokupowali nieustannie i codziennie bitcoiny. A teraz obiecany tip, czyli w jaki sposób można grać pod wydarzenia w sposób automatyczny. Wydarzenia takie jak odczyty danych w Stanach Zjednoczonych, które mogą być pozytywne lub negatywne dla wyceny bitcoina. Przykładowo, najbliższy odczyt danych jest już dzisiaj, czyli pozwolenia na budowę. I znając godzinę tych odczytów danych, możemy się naprawdę ciekawie przygotować. Przykładowo, wczoraj o godzinie 14.30 przeprowadzaliśmy live stream na otwartym kanale telegramowym MaxDataApp. Gdzie analizowaliśmy to, co się działo. Wcześniej również podaliśmy możliwe scenariusze, to znaczy, jeżeli odczyt inflacji w Stanach Zjednoczonych miesięczny będzie poniżej 0,4%, no to wtedy na zielono, czyli bitcoin w górę. Dokładnie tak też się wydarzyło. Ale ręczny zakup. Na przykład bitcoina czy altcoina po takim odczycie danych, zawsze będzie mieć opóźnienia. Więc co możemy zrobić, żeby bitcoina kupić dosłownie w sekundy po tym, jak pojawi się pozytywny odczyt danych, tak aby ten zakup był w najkorzystniejszym dla nas momencie? No to śpieszę Wam z pomocą i oczywiście pamiętajcie, to nie są porady inwestycyjne, pokazuję Wam możliwości, jak można to wykorzystać. Ale wy oczywiście zróbcie to po swojemu. Więc mój punkt widzenia jest następujący. Jeżeli wiemy, że o danej godzinie mamy odczyt danych, np. o 14:30, wiemy również, że bitcoin koreluje z indeksem dolara. Wiemy, że przykładowo negatywny odczyt danych dla indeksu dolara będzie skutkował wzrostami w cenie bitcoina i spadkami w indeksie dolara. W związku z tym to, co możemy zrobić, to przed danym wydarzeniem ustawić alert na poziom cenowy indeksu dolara nieco niższy niż ten na chwilę obecną indeks dolara przekraczający daną wartość kolor intuicyjnie na zielono zapisz i wystartuj jak widzicie taki alert mam w tym punkcie już dodany następnie przechodzimy do automatyzacji handlowych czyli po prawej stronie create new bot czyli stworzenie nowej automatyzacji nowego bota nazwiemy to Kup BTC po spadku DXY w nawiasie po pozytywnym odczycie danych dla BTC. Giełda Binance para USDT. Przechodzimy teraz do sekcji kupna. I to, co striggeruje, czyli wyzwoli nasz zakup, to będzie właśnie alert, który stworzyliśmy jako ostatni. Zatem klikamy alert, dodaj alert, i to jest właśnie DXY przekraczający tę linię trendu. Następnie wybieramy pary kupna. W tym wypadku wybieramy tradycyjnie, czyli bitcoina do Tetera, a następnie mamy możliwości zakupu. Możemy zdecydować, żeby automat dokonał natychmiastowego zakupu, czyli tak zwany market, lub kupił, jeżeli zostaną spełnione określone warunki. W tym wypadku, dla uproszczenia, kliknijmy zakup market oraz procent kapitału, który ma być przeznaczony na zakup bitcoina w danej sytuacji. To oczywiście każdy ustala indywidualnie i po swojemu. Następnie możemy przejść do sekcji sprzedaż, i tutaj również możemy wybrać to, w jaki sposób ma zostać sprzedany Bitcoin do Tetera lub nie. Jeżeli jesteśmy hodlerami, możemy te wszystkie opcje wyłączyć, nie musimy ustawiać automatycznej sprzedaży. Bo przecież może nam zależeć tylko na zakupie bitcoina, ale możemy również na przykład włączyć zlecenie sprzedaży ze stop lossem kroczącym, czyli po danym wzroście procentowym, aktywowanie stop lossa kroczącego. I następnie create your bot, czyli zapisz automatyzację. I teraz przechodzimy do listy naszych botów, czyli automatyzacji. I tak jak widzicie, ten bot, ta automatyzacja już jest uruchomiona. Więc podsumowując, właśnie pokazałem Wam możliwy scenariusz, jak można ustawić automatyzację w przypadku następnych odczytów danych, a odczyty danych są regularnie, tak jak powiedziałem najbliższy dzisiaj o godzinie 14.30, czyli jeszcze raz, tuż przed wydarzeniem, tworzymy alert, który w momencie gdy indeks dolara przekroczy konkretną wartość, albo może striggerować zarówno zakup Bitcoina, ale też z drugiej strony, jeżeli. Chcecie na przykład w danym momencie Bitcoina sprzedać, bo czujecie, że mogą być duże spadki. Taki alert można ustawić z drugiej strony na wzrosty indeksu dolara i stworzyć inną, oddzielną automatyzację. Jakie są tego zalety i korzyści? A no mianowicie takie, że w przypadku manualnych prób zakupów nigdy nie będziemy w stanie tak szybko dokonać zakupu, a w związku z tym zawsze nawet te minuty to jest 1 lub 2% różnicy. Oczywiście, jak w przypadku każdej automatyzacji, są również wady. Wadami, są mianowicie potencjalne manipulacje rynkowe, to znaczy, jeżeli indeks dolara tąpnie pomimo pozytywnych odczytów danych dla indeksu dolara, a tak też się może czasami wydarzyć. To wtedy taka automatyzacja może dokonać zakupu, pomimo tego, że w średnim terminie może to nie być korzystne dla wyceny Bitcoina. Ale na takie sytuacje też się możecie zabezpieczyć kolejnymi automatyzacjami i kolejnymi botami trigerowanymi przez pro alerty, które są złożone z wielu warunków jednocześnie. Więc tutaj możecie dodawać różne warunki i takie automatyzacje tworzyć właśnie na podstawie pro alertów. Mam nadzieję, же этим krótkim wywodem nie przekomplikowałem Wam dzisiejszego podejścia do rynku, a jedynie dałem światło na to, jak to można rozgrywać. Oczywiście długoterminowo zawsze podkreślam, akumulacja bitcoina będzie prawdopodobnie najkorzystniejsza, jednak krótko i średnioterminowo fajnie jest wykorzystywać po prostu tego typu informacje. A na kanale telegramowym zapytania od Pawła odnośnie ostatniego wzrostu rezerw bitcoina, tak, ponieważ były wzrosty rezerw bitcoina na poziomie 64-400, a w związku z tym Pytanie, czy tutaj może być duża presja sprzedażowa? No w takich sytuacjach Paweł zawsze zwracaj uwagę na ogół, czyli po pierwsze to, że ok, presja sprzedażowa może być lokalnie, ale generalnie bitcoiny odpłynęły z giełdy, to jest jedno, a druga sprawa to jeżeli ktoś przelewa bitcoiny na giełdy, to wymierzmy ile tych bitcoinów wpłynęło, 2700 bitcoinów, a następnie sprawdźmy na Max Order Booku głębokość rynku i do jakiego poziomu po sprzedaży 2700 bitcoinów ta cena mogłaby realnie spaść. Dzięki za wasze komentarze pod ostatnim materiałem. Michał napisał: "Dla mnie dwie rzeczy, które mnie interesują od GPT to tłumaczenie w czasie rzeczywistym na przykład anglojęzycznych kanałów i szybkie podsumowania na jakim etapie na danym aktywie w różnych interwałach, na przykład na wskaźnikach na MaxData jesteśmy". Michał, dzięki za komentarz. Napisz swoje ID, które masz na MaxData App, dostaniesz dostęp na miesiąc. Mac Wilson napisał, a poza tym uważam, że sztuczna inteligencja powinna być zniszczona. <grych> Chyba ktoś oglądał Kurwina w Parlamencie Europejskim. Miłość Dral napisał, algorytmy sztucznej inteligencji mogą pomóc w optymalizacji portfela poprzez zbalansowanie różnych aktywów w celu maksymalizacji zysków przy określonym poziomie ryzyka. Dzięki Miłość, dostęp na miesiąc do Tier 2 na MAX Data App na dany. Daniel skomentował, nieźle. Rozmowa z kryptokofi, jednego z najważniejszych postaci od Hex, Pulse Chain i Pulse X. Także dzięki za Wasze komentarze, pod tym filmem również osoby, które skomentują w ciekawy i wartościowy sposób ten materiał, a być może dacie jakieś uwagi lub feedback, albo potencjalne coiny, które można rozgrywać, to najciekawsze odpowiedzi zostaną nagrodzone również dostępami do MaxData App. I jak zwykle ja Wam życzę udanego dnia, trzymajcie się i niech Hossa będzie z nami. Cześć!